Dzień dobry, nazywam się Hubert Gąsiewski, jestem specjalistą do spraw pomp ciepła w firmie Sansol. Pompa ciepła to oszczędna i nowoczesna alternatywa dla klasycznych metod grzewczych. Sama technologia staje się coraz bardziej popularna, dlatego zaprosiliśmy do naszej rozmowy eksperta, który podzieli się z nami wiedzą w tym temacie. Jest z nami pan Robert Talarek, inżynier sprzedaży do spraw systemów grzewczych w firmie Daikin. Dzień dobry Państwu, witaj Hubercie. Znajdujemy się przy domu jednorodzinnym, w którym pracuje pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna. Robercie, pompy ciepła marki Daikin stosujemy w Sansolu już od dobrych kilku lat. Czy mógłbyś przybliżyć nam kilka informacji o samej firmie, a także przedstawić pokrótce zasady działania pompy ciepła? Oczywiście. Daikin to japońska firma i wiodący producent w branży HVAC na świecie. Daikin jest też liderem wdrażania innowacyjnych technologii, m.in. pomp ciepła. Pierwsza seria Daikin Alterma została wprowadzona na rynek w 2006 roku, a od 2017 jest dostępna na rynku pierwsza pompa ciepła na czynnik R32 Daikin Alterma 3 Blue Evolution. Pompa ciepła, która znajduje się za nami, to jednostka powietrze-woda, która składa się z agregatu oraz jednostki wewnętrznej. Ma ona za zadanie przekazać energię do instalacji centralnego ogrzewania, pełni funkcję podgrzewu ciepłej wody użytkowej, ale może też pełnić funkcję chłodzenia pomieszczeń. Pompy ciepła Daikin na Alterma 3 są bardziej wydajne niż produkty konkurencyjne. Między innymi dzięki zastosowaniu nowoczesnego czynnika chłodniczego R32. Czym tak naprawdę jest ten czynnik? Czynnik chłodniczy R32 to jednorodny czynnik z grupy hydrofluorowęglowodorów, który charakteryzuje się niskim potencjałem GWP, dzięki czemu mamy mniejszy wpływ na tworzenie efektu cieplarnianego. Ponadto ma on lepszą efektywność niż powszechnie stosowany czynnik R410A. Dodatkowym atutem przy wykorzystaniu czynnika R32 jest możliwość uzyskania wyższej temperatury zasilania, co jest szczególnie ważne przy instalacjach modernizowanych, tam gdzie istnieją powszechnie stosowane grzejniki. Pompa ciepła to rozwiązanie wydajne i ekologiczne, które szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku nowych budynków z instalacją ogrzewania podłogowego. Ale nie tylko. W tym budynku mamy wspomnianą przez Ciebie instalację grzejnikową. Budynek jest kilkunastoletni, a pompa ciepła od Daikin sprawdza się tu naprawdę dobrze. Wspomniany system pompy ciepła może zastąpić dotychczasowy system ogrzewania. Wykorzystanie czynnika R32 to nie jedyne zalety pomp ciepła Daikin. Należy wspomnieć, że te urządzenia są proste w obsłudze, mają polskie menu i łatwo się nimi steruje, na przykład przy pomocy smartfona, siedząc wygodnie na kanapie lub będąc w ogóle poza domem. Tak, dokładnie. Cała automatyka przetłumaczona jest na język polski. Dodatkowo dla osób, które chcą mieć zdalną kontrolę nad urządzeniem, dostępny jest opcjonalny moduł LAN Adapter, który pozwala na obsługę pompy ciepła z poziomu aplikacji mobilnej. Ta konkretna pompa ciepła jest w konfiguracji splitowej. Oznacza to, że składa się z dwóch jednostek, agregatu zewnętrznego i jednostki wewnętrznej, tutaj w formie hydroboksu, czyli zintegrowanej ze zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową. Robercie, czy mógłbyś nam przybliżyć cechy tej konkretnej jednostki wewnętrznej? Jasne. Jednostka wewnętrzna Daikin Alterma 3 Blue Evolution cechuje się zwartą budową i estetycznym wyglądem. Wszystkie elementy hydrauliczne oraz elektronika znajduje się w górnej części pompy nad zbiornikiem ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu do jej montażu potrzebna jest niewielka przestrzeń. Od frontu znajduje się sterownik wraz z wyświetlaczem, a nad nim tak zwany Daikin Eye, czyli oko Daikin, sygnalizujący status pracy urządzenia. Rozmawiamy w tym miejscu kilka minut i pewnie nie usłyszeli Państwo pracy jednostki zewnętrznej, która znajduje się za nami. Dużo osób, decydując się na pompę ciepła, obawia się głośnych wiatraków, które mogą zakłócić spokój domowników. W przypadku Daikina nie mamy tego problemu. Istotnie, agregat Daikin Alterma 3 należy do najcichszych na rynku. Daikin przykłada bardzo dużą wagę do głośności urządzeń i w menu użytkownika Altermy 3 możemy określić poziom głośności agregatu. Mamy do wyboru trzy jego poziomy: cichy, cichszy i najcichszy. Możemy wejść w ustawienia i ręcznie włączyć np. tryb cichszy do czasu następnej czynności lub ustawić sobie harmonogram, w jakich dniach i godzinach tryb cichy ma być realizowany i na jakim poziomie. Pompy ciepła marki Daikin są efektywniejsze energetycznie w porównaniu z urządzeniami innych producentów, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne ponoszone na ogrzewanie i grzanie ciepłej wody użytkowej. Robercie, czy mógłbyś nam powiedzieć, czemu to zawdzięczamy?
Uzyskaliśmy ten efekt m.in. dzięki zastosowaniu nowoczesnej sprężarki inwerterowej, która dostosowuje swoją moc do zapotrzebowania na ciepło budynku. Swoją rolę odegrała też konstrukcja agregatu oraz wspomniany czynnik R32. Rozmawiając o pompach ciepła, nie sposób nie wspomnieć o ich komforcie użytkowania. Koniec z zamawianiem opału, jego magazynowaniem w tzw. kotłowniach. Teraz kotłownia to czyste i przestronne wnętrze, które można zagospodarować według własnych potrzeb. Warto wspomnieć też o tym, co jest istotne z punktu widzenia użytkownika, czyli o 5-letniej gwarancji na urządzenia i możliwości jej wydłużenia o kolejne 5 lat. W cenie urządzeń inwestor otrzymuje wsparcie serwisowe autoryzowanego serwisu Daikin. Czas reakcji serwisu wynosi maksymalnie 24 godziny. Jeżeli chcemy w pełni korzystać z korzyści płynących z pompy ciepła, warto zastanowić się nad montażem instalacji fotowoltaicznej, która świetnie z tym systemem współpracuje. Budując odpowiednio większą instalację fotowoltaiczną, jesteśmy w stanie wyprodukować takie ilości energii, które pokryją zużycie pompy ciepła i pozostałych urządzeń w naszych domach. Z punktu widzenia prosumenta, czyli osoby posiadającej instalację fotowoltaiczną, lepiej jest korzystać z energii wytworzonej w chwili obecnej, niż wysyłać ją do sieci elektroenergetycznej, która jest tak zwanym magazynem. Wysyłka do magazynu, czyli do sieci elektroenergetycznej, wiąże się z 20 lub 30% stratami wynikającymi z ustawy o bilansowaniu energii. Posiadanie instalacji fotowoltaicznej pokrywającej zużycie pompy ciepła i pozostałych urządzeń pozwala zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i energię elektryczną do minimum. Tak nowoczesny, ekologiczny i bezobsługowy system poprawia jakość naszego mieszkania. Dzięki zastosowaniu energii elektrycznej ze źródła odnawialnego dbamy o naszą planetę. Dziękuję, Robercie, za Twój udział w tym materiale i Twój wkład merytoryczny. Cała przyjemność po mojej stronie. Cieszę się, że mogłem przybliżyć nieco firmę Daikin oraz jej produkty. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w przyszłych materiałach.